Siemaneczko, z drogi wyczaiłem opuszczony dom. Wejście do niego jest przez garaż. Mam nadzieję, że będzie jakieś wyposażenie i będę mógł wam je pokazać. I oczywiście zrobić kilka ciekawych ujęć i fotek. Idziemy zobaczyć, czy coś z tego będzie. Chodźcie. Tak wygląda cały domek. Jak widać, budownictwo jest bardzo stare. Z jednej strony jest cegła, ale fundamenty z kamienia. Na samym końcu wybierzemy się do stodoły, która stoi obok. Zobaczcie, jaki widok. Ściany są z belek. Tak jak wspominałem, fundamenty z kamienia. Wejdziemy teraz do środka. Tutaj najprawdopodobniej będę musiał odpalić już latarkę. Zobaczcie, na samym wejściu maszyna. Prydom, łucznik. Moja mama szyła na takiej kiedyś. To teraz ją chyba ma. Kółkastla po śląsku, czyli węglarka. Wieszak na ubrania. Dobra, pozostawię was na chwilę samych i zmontuję sobie latarkę. Latarka gotowa. Możemy działać. Co my tu mamy? Na samym wejściu kilka butelek. Magiel. Tu jakieś stare radyjko. W szufladach zostało trochę rupieci jeszcze. Tu mamy kilka starych monet, złotówki. Te mosiężne to 2 złote, scyzoryk, kilka świeczek się zachowało, jeszcze nieużywanych i harmonika. Widać, że tutaj również ktoś już przekopał wszystko. Dlatego ujęcia są, jakie są. Tutaj mamy kredens, który w większości polskich domach stał i stoi do teraz. Co tutaj? Większy. Drugi trochę mniejszy.
lampa. Książka samochodowa. 1984, mój rocznik. Idziemy zobaczyć do reszty pokoi. O kurde, tutaj sufit się zarwał i zasypał całe wyposażenie kuchni. Widać troszeczkę kuchenkę gazową i piec. Tutaj był zlew. Boiler na prąd. Podgrzewacz wody, dokładnie. Tu mamy lodówkę. Tu zostało kilka przedmiotów. Kilka elementów mosiężnych. I widać tutaj połówkę dwusetki. Tutaj mosiężne dwuzłotówki. I tutaj jakieś ciekawe pudełko. Czemu miało służyć? Na przyrządy do golenia. Widać, że ktoś używał tutaj brzytwy, ale niestety brzytwy już nie ma. Szkoda. Tutaj papiery. Święte obrazki. Zerkniemy przez dziurę. Możemy spróbować. Zobaczcie, z czego była zrobiona podłoga. Kilka belek drewnianych, powiązanych. Prawdopodobnie jest sypialnia. Zobaczcie, jaki ładny obraz. Łóżko. Szafa nadal wypełniona ubraniami. Tu zostały krawaty. Tutaj pościel. Mamy również kilka telewizorów. To jest akurat Unitra. Ten już jest rozwalony. Bardzo duży. Nie wiem, czy to nie jest rubin czasami. Mamy tu jakąś kartkę. Wszystko jest napisane po rusku. Czyli najprawdopodobniej to jest rubin. Piękny pies kaflowy.
O, zobaczcie, jakie cygara. Ciekawe, czy się jeszcze nadają do spalenia. Jak wspominałem, dom jest niewielki, więc film będzie trochę krótszy niż zwykle. Przejdziemy się jeszcze do stodoły. Sprawdzimy, czy zostało jakieś wyposażenie. Być może jest tam jeszcze jakaś maszyna ciekawa. Tutaj mamy strych, ale jak widać nie ma po co wchodzić. Ze względu tego, że podłóg już tam praktycznie nie ma. Licznik chyba już nie działa. Idziemy zobaczyć do stodoły. Jak widać, nie ma tam po co wchodzić, dlatego... Widokiem na ten stary domek zakończymy eksplorację. I to by było na tyle dzisiaj. Widzimy się znów za tydzień w piątek. Na razie, trzymajcie się.